Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mieli odcinek takiej gadającej głowy. Odpowiem na parę pytań, które otrzymałem od oglądających. Może tak, pierwsze pytanie. Jestem ciekawy dwóch odrębnych tematów, a mianowicie jak jest z kulturą osobistą już dorobionej klasy średniej? Chodzi o ogładę postrzeganą z perspektywy Europejczyka. To od pana Mirka. Panie Mirku i słuchacze, nie będziecie widzieli jakichś tam dużych różnic. Chińczycy są już w ten sposób, już tak są jakby na tym poziomie, że będą się inaczej zachowywać u siebie, w swoim środowisku i zupełnie inaczej będą zachowywać się w środowisku europejskim, czyli potrafią się już dostosować. Jeżeli będziemy myśleli o jakichś tam rzeczach typu co Chińczycy robią, a co nam się nie podoba, co my widzimy nie tak. Słuchajcie, no są takie rzeczy, które nas załóżmy drażnią, ale tak jak mówię, to jest inna kultura, to jest coś, co nam przeszkadza, ale to my tu przyjeżdżamy. I jak oni jadą do nas, to starają się już postępować według naszych jakichś tam standardów. Także jest ok, jest ok. Natomiast jest wiele fajnych rzeczy, jak przyjedziemy sobie tutaj, pójdziemy sobie do jakiejś małej, nawet nie małej, jakiejkolwiek restauracji, popatrzymy się, to jest takie fajne, bo jedzą, siorbią, tak, ale oni są u siebie i to jest u nich normalne. Oni tak zawsze jedzą. Ja powiem Wam szczerze, że często ze znajomymi, jak się zapomną, że siedzą ze mną w restauracji czy tam coś, no to zaraz tam posiorbią ten makaron albo nieraz sobie bekną, tak. To są jakieś tam rzeczy, które im nie przeszkadzają, nam przeszkadzają, ale ja się już do tego przyzwyczaiłem, mi to jakoś tam już nie drażni mnie. Są jakieś tam, jest parę rzeczy, które mnie u nich drażnią, do coś, czego się nie mogę jakby przyzwyczaić, coś, co mnie cały czas męczy i to nie chyba, i to chyba mi nie minie nigdy, no ale to mówię jeszcze raz, to jest u nich tutaj, u nich jest to normalne, chociaż rząd chiński bardzo mocno z tym walczy, zresztą już od dawna walczy. No to jest takie to plucie, to są te dwie rzeczy, którym ja nie mogę sobie dać rady, tak? To jest ich plucie na ulicy, na chodnik i ich niedługie paznokcie u facetów, nie? To wszystko, no, ale to jest u nich, tak? Nie możemy tutaj jakby ingerować w ich kulturę. Natomiast jak jadą już do Europy czy gdziekolwiek indziej, no to już jest normalnie. Czyli potrafią to rozgraniczyć, tak? Następne pytanie. Też od pana Mirka. Drugie pytanie z tematu biznesowego. Czy firmy już na średnim poziomie są rzetelne wobec importerów? No tu możemy troszeczkę dłużej na ten temat porozmawiać. I tak, i nie. Dlaczego i tak, i nie? Wiemy o tym, że Chiny to jest ludność 3 razy Europa. I znajdziecie tutaj rzetelnych wykonawców, znajdziecie nierzetelnych, znajdziecie super ludzi, zdarzają się niesuper ludzie, znajdziecie uczciwych ludzi i znajdziecie oszustów. Nie ma reguły. Tutaj nie ma jakoś tam, że ja Wam powiem w tej chwili, słuchajcie, tak, wszyscy są rzetelni. Albo Wam powiem, nie, zawsze są oszuści.
Pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli zrobicie biznes, dobry biznes, zarobicie na tym biznesie z Chinami, to nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś chodził i mówił: słuchajcie, kurczę, tu z tą firmą, z biznesem, tu w Chinach trzeba robić biznes, to są najlepsze biznesy. Zrobiłem bardzo dobry biznes, zarobiłem, kupiłem sobie dom i samochód i umeblowałem ten dom. Nie usłyszycie tego. Natomiast jeżeli trafią się, że zostaną oszukani albo coś im nie pasuje, to będą trąbić o tym na cały świat. Więc zawsze więcej będziecie mieli informacji złych, one będą bardziej nagłaśniane niż informacji dobrych. I dlaczego mówimy o chińskim badziewiu? To jest wina importerów. Ja tak uważam. Bo to nie jest tak, że Chińczyk bierze towar i wysyła, pakuje w kontener i wysyła do kogoś, do pana X w Polsce i mówi: słuchaj, ty mi to sprzedaj. To tak nie jest. To pan X przyjeżdża tutaj, albo zamawia online, albo przyjeżdża tutaj, kupuje ten towar i bardzo dobrze wie, co kupuje. I bardzo dobrze wie, co wam sprzedaje. Co wam później daje do sprzedaży. On nie jest głupi. No chyba, że myśli, że kupuje bardzo dobrze, a kupuje źle. No to wtedy jest głupi. No bo nie sprawdził. W każdym biznesie musimy określić, co chcemy kupić, z jakiego materiału ma być to wykonane, jak ma to wyglądać, jakie ma mieć kolory i ile ma to służyć. Więc, kochani, to nie jest tak, że Chińczyk wysłał i wysłał chińskie badziewie. Nie, to importerzy sprzedawali chińskie badziewia i importerzy chcieli te chińskie badziewie. Jak wygląda sprawa zakupów w Chinach? I chyba tak wygląda, taki jest stereotyp. Przyjeżdżamy do Chin, oglądamy dany produkt. Bierzemy przykład? Ok. Łapiemy. Powerbank. Mamy ładne zdjęcie. Pyk na Alibabie. Tak, ono jest tam fajnie pokazane, podkręcone oczywiście. Podkręcone pięknie. W Photoshopie. I jak się rozpoczyna proces zakupu takiego produktu? Jaka cena? Będziemy lecieli przykładami. 10 dolarów. Nie, to za drogo, za drogo. 10 dolarów to jest za drogo. To jest problem, tak? My chcemy to kupić za 5 dolarów. Jakaś negocjacja? No nie, no 5 to problem, 7, no coś tam. Okej, zostaje. Dobra, chcesz za 5 dolarów, 5,5 dolara? Okej, zrobimy to tobie za 5,5 dolara. Słuchajcie, zbicie ceny o 50%. To teraz wam wytłumaczę, jak wygląda biznes w Chinach, jeżeli chodzi o fabryki. Fabryka produkująca takie powerbanki, na sprzedaży tego powerbanka będzie miała 1 złotych. Powerbank, który kosztuje, ja za niego chyba zapłaciłem 80 zł, ale nieważne. Zapłaciłem za niego, on kosztuje 80 zł, 20 tysięcy miliamper. No akurat tu jest Xiaomi, no nie będzie to jakiś tam wyznacznik, ale mamy, no dobra. I teraz firma, która produkuje takie powerbanki, ma złotówkę zysku na sztuce. Nam do głowy to nie wpada, żeby fabryka miała tylko złotówkę zysku. No jak to jest możliwe? No jak? Złotówka zysku, to jak, z czego oni żyją? Słuchajcie, żyją, bo oni tego robią, to już jest taki zysk czysty, bo oni tego robią 50 tysięcy sztuk dziennie. Bo oni mają na to zbyt. Oni mają 1,5 miliarda u siebie klientów.
Do tego eksport na Europę, do tego eksport na Stany. Oni tego produkują 50 tysięcy sztuk dziennie, taki właściciel. I on ma 50 tysięcy, jeżeli idziemy na złotówki, 50 tysięcy złotych dziennie zarobku. Mało? Nie, to nie jest mało. To jest chiński biznes. To jest właśnie chiński biznes. Malutko, mała przebitka, mały profit, ale duża ilość. I teraz co się dzieje, jeżeli przyjeżdża taki importer i on chce to kupić za 5,5 dolara? Chińczyk widzi, no musi jakoś tutaj zareagować. No nie jest w stanie sprzedać mu tego towaru za 5,5, bo by musiał dopłacić. No więc zaczyna się pocienianie plastiku. Inna pojemność baterii w środku. Tanie styki. Nie złocone, a miedziowane. Zaczyna się oszczędność. Po to, żeby zrobić cenę dla klienta, dla importera. I nie mówcie mi, że importer jest na tyle głupi, że nie wie o tym. Wie bardzo dobrze. I tak to wygląda. Nie ukrywam, że Chińczycy też mają drugą swoją wadę. Ich wadą jest to, że jeżeli wpadnie im do głowy pomysł, że mają tylko jednego dolara, czy tam jedną złotówkę, no ale kurde, słuchaj, on tak nie patrzył na to, on tego nie oglądał, tak tylko zobaczył, wziął w rękę, pomacał, zdecydował się, zresztą kupił ze zdjęcia. Zmieńmy mu ten plastik tutaj, słuchaj, dajmy mu ten plastik cieńszy, nie zróbmy tego, zróbmy inną mieszankę plastiku, zaoszczędzimy jeszcze złotówkę. No i wtedy taka firma ma nie 1 zł, czyli nie 50 tysięcy dziennie, a ma 100 tysięcy dziennie. Ale to jest wina już kupujących, to jest wina importera, to jest wina zamawiającego, bo ten zamawiający nie określił się dokładnie, co chce. I tak to wygląda. Także to by było, jeżeli chodzi o tą rzetelność w tym jednym aspekcie. Druga kwestia, jeżeli chodzi o rzetelność. Gro rzeczy jest takich, że Chińczycy nas nie rozumieją. Czyli nawet nie mają... Chcą wam sprzedać ok. Chcą sprzedać dobry produkt, chcą sprzedać wszystko ok. Ten produkt, który produkują, wy się nie targujecie. Oni mają zarobek. Wszystko pięknie idzie. I na samym końcu, jak już jest ten produkt gotowy, okazuje się, kochani, że zamówiliście białe powerbanki, a one przychodzą do was szare. No i jest problem. I jest problem taki, że no wyście mieli zamówienie na białe, a przyszły takie szarawe. Dla Chińczyka to nie jest wytłumaczenie. On tego nie rozumie. W czym jest problem? O co tobie chodzi? Przecież tutaj nie masz żadnej prawie różnicy koloru. Chińczycy operują czterema kolorami, tak? Podstawowymi. I oni to mają w głowie, także musicie to zapamiętać. I różnica między białym a czarnym, no to się jest tam gdzieś w połowie, nie? Czyli to, co jest w połowie od szarości w połowie do białości, to jest białe. Od szarości do czarnego to jest czarne. Różowy będzie czerwony. Jeżeli nie podacie im kolorów, nie podacie im rala, niech wam do głowy nie wpada podawać Pantona, no chyba, że coś drukujecie.
to musicie się z tym liczyć. Ale to nie jest, że oni to zrobili wam na złość, tak? To nie jest celowa robota, po prostu was nie rozumieją. Często jest tak, że wymyślą sobie coś, na przykład bardzo szybko się coś zmienia, macie takiego powerbanka, on tu ma cztery wyjścia, tak? Cztery ma sloty, a wy nagle dostajecie z pięcioma slotami. Pytacie się go, o co chodzi? No chciałem lepiej, bo wiesz, no może klient potrzebuje jeden więcej, no już nowe modele mają jeden więcej, ale ja chciałem czteroslotowy, bo na takie mam zamówienie, a nie na pięcioslotowy. No ale ja chciałem lepiej dla ciebie. Muszą być wszystkie rzeczy bardzo dobrze określone, muszą być wszystkie rzeczy perfekcyjnie wykonane przy zamówieniu i musi być kontrola produkcji. To są rzeczy, które są potrzebne. Czyli nie rozumieją nas. Słuchajcie, 80%. 80% jest niezrozumienia. 20% jest chęci dalszego oszczędzania. I w tych 20% oszczędzania jest również wina importerów i zamawiających na zasadzie zbicia ceny. No, słuchajcie, czy wy myślicie, że nie wiem, że złoto u nas jest tańsze, a u was droższe? Czy uważacie, że no nie wiem, miedź jest tańsza u nas? Aluminium? Nie. Produkty, materiały, czy ropa naftowa? Nie, tak samo się ją kupuje. To wszystko są te same ceny, słuchajcie. Jedyny zysk i różnica w cenie końcowej to jest na robociźnie, tak? No otóż nie tylko na robociźnie, na ilości. Tak jak mówię, Chiny produkują w milionach sztuk. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestię rzetelności. Nie, nigdy, nigdy w biznesie nie ufamy do końca tutaj w Chinach. Chińczyk, Chińczyk, nie ma kłopotu. Chińczyk i nie Chińczyk, problem. Jak ja zamawiam towar jako Chińczyk, Chińczyk. Nie mogą wiedzieć, że ja nie jestem Chińczykiem. Jeżeli ja zamawiam towar jako Chińczyk, słuchajcie, ja nie mam kłopotu. Zamawiamy towar na firmę i jeżeli coś jest nie tak, telefon, słuchajcie, nie da rady, cofka. Nie ma kłopotu. Jeżeli by mnie Chińczyk chciał, firma chciała mnie oszukać, Chińczyk, Chińczyka, słuchajcie, nieraz wystarczy jeden telefon na policję i sprawa jest załatwiona. Tak to wygląda. Natomiast, jeżeli to jest już biały i Chińczyk, to już sytuacja jest zupełnie inna. Nie dlatego, żeby policja nie chciała pomóc, bo policja pomoże. Pod warunkiem, że zrobiliście tutaj legalnie cały biznes. Czyli wjechaliście tutaj, kupiliście legalnie, zapłaciliście tutaj, macie pokwitowanie na zapłacenie tutaj. Wszystko jest ok. Jeżeli wysyłacie pieniądze z Polski, wysyłacie pieniądze ze Stanów czy z innego kraju spoza Chin, to w momencie problemów musicie już złożyć jakby całą tą procedurę, ruszyć u siebie w kraju, a nie w Chinach, bo pieniądze wyszły od was z kraju. Słuchajcie, ostatnio miałem sytuację. Przez przypadek się też dowiedziałem, że nie tylko ja. Jeden z moich kolegów też miał taki sam przypadek. Z tym, że ja robiłem wysyłkę akurat stali do Stanów przed samą podwyżką, bo była podwyżka stali. Nieduża, no ale to wiecie, na dużej ilości to jest jakaś kasa, nie? Mój partner ze Stanów zamówił, prosił, żebym mu wysłał. I troszeczkę się z nim pokłóciłem.
Pokłóciłem się dlatego z nim, że nie chciałem zezwolić na płatność. To znaczy, nie chciałem zezwolić na płatność końcową, ponieważ nie sprawdziłem towaru. No i oczywiście była wojna, że no słuchaj, bierzemy od nich bardzo długo to, dlaczego, po co, jak, dlaczego masz sprawdzać, dlaczego Piotr, ja nie mam czasu, musi to wyjść. Jeżeli to nie wyjdzie dzisiaj, to ja stracę na samym transporcie, który został zamówiony, jakieś 1000 dolarów. To są szkoda, niech to idzie. Przecież już tyle razy od nich bierzemy, że nie ma kłopotu. A ja mówię, słuchaj, jeżeli ta stal nie będzie spełniała tych norm, które myśmy zamówili, to ile stracisz pieniędzy? No i tu się za głowę złapał. No mówi, no to wtedy mówi, bardzo duży problem. Ja mówię, no dobrze, mówię, i ty mi teraz, mówię, ty mi będziesz dawał argument 1000 dolarów naprzeciwko 300 tysięcy? O czym ty rozmawiasz? No i była lekko wojna, była lekko wojna, było lekko takie zamieszanie. Powiedziałem, że nie zgadzam się, jadę, mówię, rano, będę rano tam o 6, sprawdzamy i dopiero to idzie. To była stal nierdzewna 304, akurat ze sprawdzeniem tej stali nie mam problemów najmniejszych. No i słuchajcie, i co się okazało? Po wyjęciu 20 arkuszy, kurczę, dwa arkusze były 200 jedynki. I co? I biorę od nich, jak najbardziej biorę, ale oni bardzo dobrze wiedzieli, że cena stali rośnie. Oni bardzo dobrze wiedzieli, że to będzie jakieś tam 10%, może 15%. To tam nie jest problem. Także nie wolno odpuszczać kontroli nigdzie. No chyba też nie robicie w Polsce tego, że nie kontrolujecie, tak? Nie ma czegoś takiego, że zamówicie sobie coś, położycie to na półkę i tam sobie sprawdzicie to za 10 dni, za 50 dni, tak? No ale jeszcze macie o tyle fajnie, że możecie to odesłać. A tutaj jak odeślecie z powrotem? Zapakujecie znowu w kontener i wyślecie? No tak, możecie to zrobić, tylko będziecie musieli zapłacić cło ponownie. Bo to jak wejdzie z powrotem na teren Chin, to trzeba będzie cło zapłacić, trzeba będzie to przetransportować, trzeba będzie walkę z nimi toczyć. Nie wiadomo, czy znowu to zrobią dobrze. Także kontrola od zera. Tak zwane ISO, nie? Jakby to tam przerobił. Także myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi na to, czy rzetelny, czy nierzetelny. No, można byłoby na temat bardzo długo gadać, różne przykłady rzucać, różne hece, różne rzeczy, które były. To trzeba byłoby zrobić specjalnie, naprawdę długi film, albo go rozłożyć, nie wiem na ile odcinków. Aby wytłumaczyć naprawdę zawiłości w handlu i w kontaktach z Chińczykami. Ale tak w skrócie. Zaufanie to jest raz. Importerzy nie pilnują towaru, bo chcą oszczędzić. Zbijają ceny bezsensownie albo nie zbijają ceny, ale nie ustalają parametrów. Nie mają dostępu do tych parametrów, ponieważ są daleko. Chińczyk dobrze wie, że to wysyła, dobrze wie, że to nie wróci. No i tyle, no. Na tej zasadzie, tak? Tak wygląda rzetelność. Tak, jak mówię, no chyba, że będziecie kupować z brandów Xiaomi, DJI, z brandów naprawdę dużych,
To jak najbardziej nie ma kłopotu najmniejszego. Mamy jeszcze jedno pytanie. To już od pana Adama. Czy znając tylko angielski, da się funkcjonować w Shenzhen? Tak, da się funkcjonować w Shenzhen, znając tylko angielski, ponieważ sobie weźmiesz kolegę, który zna chiński i pomoże ci w niektórych sprawach. A poza tym, nawet Chińczycy nie wszyscy rozumieją chiński. Taki mały dowcip, ale taka prawda jest. Więc oni też mają problem, żeby się sami ze sobą dogadać często. Ich angielski też jest, mało kto używa, ale już jest więcej tych osób. Tak, da się funkcjonować, zależy co chcemy robić, tak? Jeżeli chcemy prowadzić biznes i jesteśmy tu sami, to sobie nie damy rady. Natomiast jeżeli chcemy przyjechać turystycznie, jak najbardziej. Następne pytanie. Słyszałem muzykę na kształt disco polo, czyli to sino polo chyba. Jak wyglądają gusta muzyczne przeciętnych ludzi? Czy oni tam wszyscy słuchają tak wnerwiającej, w nawiasie niewyszukanej artystycznie, muzyki na ulicach? Czy też to nie jest standard? Na ulicach słuchają ta muzyka, która była w tle. Proszę mi wierzyć, że była bardzo przyjemna, bardzo miła. I ona była z tego wyższego poziomu tutaj. Tak. Można. Na ulicach słyszy się często muzykę, gdzie babcie se tańczą przy niej czy coś, uszy więdną. No ale taką mają muzykę, no, taką lubią, tak? Tak, jeżeli ten gust muzyczny by miał powodować brak możliwości życia tutaj, to taka muzyka jest. I tak jak mówię, to co była akurat w tym filmie, tam pamiętam jak podchodziłem do okna w poprzednim odcinku, to jest ta fajna muzyka. To jest ta fajna muzyka. Natomiast cała reszta to ta 99% to jest to w dół, to czego byśmy chyba nie dali rady na samym początku strawić. Słuchajcie, to by było na tyle, bo się chyba mi znowu zrobi jakieś nie wiadomo ile minut i zamęczę Was. Dobranoc, do widzenia. Zależy o jakiej porze to obejrzycie. Ja mam już u siebie późno. Skończyłem dzisiaj pracę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Następny odcinek chyba będzie z BID, bo będę jechał do fabryki, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast następny wrzucę jakiś też na pewno z okolic tutaj. Może podjadę nad morze. Muszę odwiedzić, zobaczyć, czy mi domu nie zdemolowali. Muszę podjechać nad morze, to tam stamtąd może zrobię jakiś odcinek. Także do miłego zobaczenia. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Postaram się to wykonać w miarę możliwości, tak? Jeżeli się na tym będę znał cokolwiek. Także do zobaczenia, do widzenia, miłego dnia.